Moi kochani, chcąc zbierać kurki, borowiki, to trzeba się drapać po takich skarpach, tak? Tak, ale warto. Ale warto, zobaczcie. Tutaj mało kto chodzi, bo komu się pod taką górę chce wychodzić. No a myśmy tu wyszli. I zobaczcie, są kureczki, a Bartek znalazł, zobaczcie, co znalazł. Momencik. Piękny borowik usiatkowany, ten listek odechni. O, patrzcie się, widzicie? Czy wy to widzicie? Także, żeby mieć sukces, to trzeba się poświęcać. Dokładnie mówię, pokaż go. Słuchajcie, to nie jest żaden tam goryczak żółciowy, tylko borowik usiatkowany, nieusitkowany, bo ten jest zdrowy, niedawno wyrósł po tych deszczach. Także gratulacje. Najwięcej grzybów rośnie przy drogach. Tu jest stado muchomorów czerwienięcych. Tu jest stado grzybiarzy. Grzybiarze. Witamy, witamy. Tak, a tu jest borowik szlachetny, o którego żeśmy się spóźnili. No najmniej o 4-5 dni. No widzicie, i rósł przy samym szlaku, bo tu jest chyba szlak. Nie wiem jaki, ale chyba niebieski. Żółty chyba. Nie? Żółty w każdym bądź razie. Pasmok brzanki, nie trzeba daleko chodzić, tylko rozglądać się odpowiednio. Tak jak my. No i znajdować grzyby. My chodzimy po lesie, a tu przy samej drodze, przy szlaku. Stado borowików usiatkowanych. No. 5 sztuk. Tutaj 5. Są. Więcej, bo tamte są podwójne. Zobaczcie, 1, 2, 3. Pieprzniki, po drodze same pieprzniki. A tam są same pieprzniki. I tu jest jeszcze jeden. No i ten jest piękny, proszę bardzo. I one wyglądają nie na usitkowane, tylko usiatkowane. Także widzicie, trzeba po prostu nie po głębi lasu, tylko po kraju chodzić. Wszystko na kraju. Także pozdrawienia dla rodziny. Pozdrawiamy ładnie, pozdrawiam małżonkę kochaną. Tak, tak. Ja też moją pozdrawiam. No, proszę bardzo, jakie piękne borowiki usiatkowane. I mówią, że grzybów nie ma. A to nieprawda. Grzyby są, tylko trzeba ruszyć. No, nie będę mówił co. Trzeba ruszyć. No, pieprzniki też są. O, tutaj są ładne. Zobaczcie, jakie piękne chubiaki. Pospolite. Żywe jeszcze drzewo. To już nie. Ale coś pięknego. Prawie jak w rezerwacie, tu w tym paśmie brzanki. No zobaczcie. Jakie to grzyby? Ciekawe, czy ktoś zgadnie. Zobaczcie. Tak wyglądają z góry. A tak z boku. Jakie to grzyby? Filmowa zagadka. Filmowa zagadka, jaki to grzyb? Może go zerwę? O, patrzcie, no i kto zgadnie, jaki to grzyb? Dla ułatwienia dodam, że jego nazwa się nie zmieniła, jest taka sama, jak była. Pozdrawiam serdecznie. I znowu tuż koło drogi, koło szlaku, borowik, cegla, stopory. Bartek, zrywaj, wykręcaj. Już jeden kosz grzybów mamy. Słuchajcie, jakbyście nie wierzyli, zobaczcie. Borowiki usiatkowane, szlachetne. Wszystko jest. Idziemy na drugą stronę jeszcze. Po drugiej stronie drogi też jest las i też są grzyby. Coście tam znaleźli? No, parę grzybków. No, ale co, lepszy las z tej strony? Tu
dużo lepsze lasy. No widzisz? Borowiki szlachetne. O, koźlarze grabowe. Koźlarze grabowe, no właśnie. 10 sztuk. No właśnie, no proszę bardzo. No to brawo, brawo wy. No widzicie? Dobrze, że was tu wysłał. Dobra, idziemy, jedziemy. Napój pi... No, grzybiarza należy spożyć po udanym grzybobraniu. A, tak? Dobry grzybiarz bez pełnego kosza nie wraca, nie? No tak, no.